Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony oczywiście Brączuś. Witam was w kolejnym odcinku z serii Od Biedaka do Kozaka. I razem ze mną jest oczywiście Boluś. Witam serdecznie. No i takie dzisiaj piękne zestawy mamy do roboty w polu. Niespotykane, rzadko używane, aczkolwiek zanim pojedziemy, słuchajcie, w naszą daleką podróż, na naszą wycieczkę, słuchajcie, chciałbym wam pokazać tylko naszą pryzmę. Ogarnęliśmy sobie pryzmę po ostatnim odcinku Bolka, bardzo serdecznie oczywiście na niego zapraszam. Mega fajna akcja, działaliśmy sobie, słuchajcie, z Kiszonką, tutaj chłopaki z biogazowni przyjechali nam pomóc. I oczywiście poszło Kiszonki, słuchajcie, na biogazownię, poszło 160 tysięcy litrów, także sporo. Tak. Powinny być naprawdę za to fajne pieniądze. Cieszę się, bo była to trochę inna akcja niż zawsze. No i u nas na pryzmie jest chyba lekko ponad 100 tysięcy. Nie da się tego niestety teraz sprawdzić, bo oczywiście jest już przykryte. Fermentacja jest 0%. Mamy przewinięte sobie na kolejny dzionek. Jest 3 września i dzisiaj, słuchajcie, lecimy sobie do naszego kochaniutkiego sąsiada Tanasa, pomóc mu oczywiście jak co sezon z Kiszonką. Tyle, że w tym sezonie będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, z racji, że chłopaki z biogazowni również przyjeżdżają, bo Tanas również oddaje, słuchajcie, Kiszonkę właśnie na biogazownię, żeby sobie troszeczkę pieniążków za to zarobić. Dlatego jedziemy mu pomóc, aczkolwiek będziemy działać, słuchajcie, jego zestawami. Boże, nasz pies tutaj biega koło kościoła, matko bosko. Lecimy, słuchajcie, do sąsiada, pogadamy i poczekamy na chłopaków z biogazowni, aż do nas przyjadą, no i wtedy lecimy, słuchajcie, kosić. Tutaj musimy się z sąsiadem dogadać, co i jak, jakimi zestawami będziemy jeździć. Z tego co mi wiadomo, no to Boluś zostanie, słuchajcie, na początek na tej pryzmie, będzie ogarniał sobie pryzmę. Natomiast ja z Tanasem pojadę jego zestawami właśnie na pole odbierać Kiszonkę. No i oczywiście standardowo, tak jak to było na poprzednim odcinku, chłopaki z biogazowni również przyjadą na dwa zestawy. Matko boską, mordeczko, w naszym motorze znowu coś jest z hamulcami, nie? On sam hamuje. Nie wiem, czy znowu te bębny są zaciśnięte. Mordo? Prawdopodobnie nie? Rama już by była połamana w tej damce. Mordo, noga mi spadła z pedału. Dobre, 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 dobre. Dejcie panie, dzięki Bogu, tylko że ja to jechałem moturem, nie? Tu, 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 dawaj do sąsiada. O, sąsiad już czeka. Proszę bardzo. Dobra. Witam serdecznie. Witam, gasimy tu naszą damulkę. Cześć sąsiad. O, może byś się przestawił, bo jak tutaj... Dobra, spokojno, twoja rozczochrana, zaraz ją przestawimy. Tutaj proszę, ale masz ładną koszuleczkę firmową. Ja, bardzo. A co z tyłu pisze? Proszę bardzo. Jezus, Mafia Seller's Team, to chyba chłopaków oglądasz na YouTube. Jakiś Volvo kupiliście ostatnio, czy co? Nie, tam chłopaki byli i chcieli nam wcisnąć, chcieli nam ładowarkę z Volvo wcisnąć, my nie chcieli, bo my biedaki jesteśmy takie, że wiesz. Słuchaj sąsiad, no dobra, opowiadaj, co tu w ogóle masz do roboty dzisiaj, ile pól i gdzie jedziemy? Dwa pola Kiszonki, zobaczymy jak to będzie szło. Na razie jedziemy na to pole tam obok waszego, można powiedzieć, na 73. To z tego co mi wiadomo, ty masz chyba Kiszonkę, tak jakby my mieliśmy Kiszonkę pomiędzy twoimi dwoma polami, nie? Tak, tak, dokładnie, no. Ale kurde, sąsiad, ale masz wiatę zajebistą, ja pierdzielę. Fajna papa. Baba, gdzie? Baba w domu jest. Ej, ale sąsiad szacun, nie? Naprawdę szacun. Chłopaki, grilla kupiłem ostatnio i później to zrobimy grilla. Ale była impreza, nie? Grill, Bolek, widziałeś grilla? Gila? Grill się obolił. Grilla te później zrobimy, która przygotowa. Ale mam gila. Mordo, dmucha, żeby się dobrze paliło, czy no? Dobre, witam, ale tu jak skończymy robotę na biogasie, nie? Kopie. Jak skończymy Kiszonkę, to robimy imprezę u Tanasa i gila odpalamy, nie? Zobacz, tutaj można tańcować, tutaj pole do popisu jest ładne, tutaj też mam wysypane. Ja pierdziele, nie no, zajebista. Powiem ci, że gdyby nie to, że ten budynek trochę by był chyba za duży na naszą gospę, to też byśmy sobie taką postawili, bo naprawdę robi wrażenie, nie? No ja musiałem, słuchaj, bo wszystko pod tym. No, pod dachem. Pod chmurką stało, no. No teraz stoi pod dachem, no elegancko. Co tu masz, swoje wysypane? Boże, co to? Kurna, co to? Jadzie coś? Pojadą chłopaki już. Ja bie... O Jezus Maria! Widziałeś to? Halo. Kurwisyny. Ja pier... Ale chłopaki jadą ze stawami, nie? A nie, po płocie, kurwa. Dobra, weź... Czekaj, co? No bo będziemy jechać na pole. Nie, no bo oni nie wiedzą... Mordo, oni nie wiedzą, gdzie jechać. Tutaj chyba jest z Kejsikiem. Co? Dobry. Bardzo, zapraszam. Dobry. Ja zawiążę wszystkich. Dobra, witam serdecznie. Kiełbaski jeszcze nie ma z grilla, więc to później będzie. Tu proszę do prezesa, bo jak chcecie się dowiedzieć, gdzie jechał. Ten już pojechał? Ja pierdolę, ten już pojechał. Dobra, szybko. Jadzi, nie ma czasu. Tak. Ja sobie do obasy, ja dobra, świata. Ty, ja nie wiem, mordo, jak to chodzi, jak to działa ten ciągnik. Jeszcze nim nie jeździłem. Gdzie tu są biegi? Czekaj, po prawej stronie. A to jest czterobiegowa skrzynia. Ty, coś się popsuło. Czemu? Co się popsuło? Mordy mi nie chodzą, czekaj, skontroluję jeszcze raz. Co się stało, mordeczko? Ja mam wyjeżdżać czy czekać na ciebie? Czekaj. O, działa, dobra. Dobra, fałszywy alarm, jedziemy dalej. Jedziemy. Ty, to jest czterobiegowa skrzynia tu? Tak, tak. Jezus.
Chłopie, ja nie wiem jak tym się jedzie. Boże, jak tu biegi chodzą. Tutaj za mną, chłopaki. 19 radio, jak ktoś. Jadzi, powoli tylko. Nie po siódmym, kurwa. Matko Bosko, jeszcze motorem. Gdzie ty jesteś? Dobra, jadzi. Słuchajcie, akcja na 4 zestawy dzisiaj gruba. Co tam się dzieje? Ej, weźcie mi powiedzcie, jakim cudem Tanas wyjeżdżał przede mną, a jest pierwszy teraz. Coś tam zawiodło prawdopodobnie, nie? To prawda, wyjeżdżałem pierwszy, jestem pierwszy, jedziemy sobie tutaj obok kościoła. Dobra, chłopie, ja mam prawdopodobnie dzisiaj chyba Tanas najwolniejszy ciągnik, nie? Na twoim odcinku. No, to prawda, no. Za mną! Ja pierdzielę, masakra, jak to było, jak to jest, ile wyjedziecie na godzinę? 60! 70 gada. Ja pierdzielę, to jedzie 30, a przecież wy będziecie mnie dublować, jak ja będę z kiszonką jechał. Proszę bardzo. Mogę pierwszy? Jakie dźwięki masz wspaniałe za to. Ej, możemy z Tanasem... Ej, Tanas, weź tam chłopakom, powiedz, że my się pierwsi zasypiemy. Jo. Jezus! Hamuluj, żeby nie było, hamuluj. Żeby będziemy musieli stali czekać. Czy skarnie chcę przepuścić? Dobra, proszę jechać, ja będę się zajmować. Ja pierd, coś brzdęczy za mną, nie? Motor prawdopodobnie. Boże, Bolek znowu jedzie. Mordo, ty mnie już kurwa czwarty raz wyprzedzasz. Dawaj to przed skarnią. Chłopaków sobie zawrócę. Ja pierdolę. Ale żeś mi sąsiad wcisnął ciągnik do roboty, nie? Uważaj ten motor! Bolek nie żyje. Ja pierdolę, co tu się... Przełożę jechać tym samochodem. Na tym polu nie byli jeszcze nigdy. Nie przejadę przez samochód. Przeczkarnia nie chce odpalić. Prawdopodobnie nie mam jak wjechać, kurwa, na pole nawet. Auta pomiędzy, kurwa, wjechały. Ja próbuję jakoś tutaj wjechać. Ej, ty cofaj! Nie cofaj dalej! Dawaj, jedź. Nie wiem, czy ja będę mógł pierwszy jechać. Ja nie wiem, czy kurwa to tyle jest towaru, żeby w ogóle było, ale poczekaj. Czekaj, ja tutaj z boczku gdzieś próbuję. Ile jedziesz? Dobra, niech oni przejadą. Może tutaj nie poobcinamy te... Ty, może ja pojadę na drugi koniec pola, tam jest droga? Nowe pole i dlatego, panie. On nie może sam podjechać ten case. Czekaj, bo nie mogę biegu znaleźć, kurwa. Dobra, w automacie mam. O, słyszysz, morda kogoś rozpędza? Proszę drona odpalić. Chłopaki, poczekajcie! Ej, ty kurwa, nie nagrywaj. No, ale ty jeszcze jedziesz, to... Nie, ja jadę od drugiej strony. Dobra. Ja mam 31%. Kurwa, szybciej. Ty, no właśnie, sąsiad. Ty dojedziesz do końca? Jo, bo nie sypie na razie. Nie sypie? Nie sypie? Czy nie, no sypie czasami, tylko się skarnista nie wiadomo ile jeździ. Raz 8, raz 30. Ja tylko 8. No jechałem 8 i wyprzedziłeś. I nie sypało już. Dobra, tu się gdzieś ustawimy, poczekamy aż chłopaki tu dojadą. Najgorszy pierwszy przyjazd. Ty, ale kukurydzę masz sąsiad chyba ładniejszą niż my. No zobaczymy, na razie mam 10 ton ukoszone. Ale mi się ten zestaw widzi, nie? Ja pierdzielę, może ty by kiedy nam tego Casey'ora odsprzedał? No, nie wiem. Ilo Makuni? Będzie możliwe. Ilo Makuni? Tylko? No. Boże, ja bym powiedział, że on ma 100 minimum. Ile masz procent? Aż taki wariat nie jest, 71. Dobra, to jeszcze skrajniaczek zrobi, co? Aktualnie, o, to? Dobra. Życie. Uważaj, stój! Czekaj, bo ktoś za mną jedzie, co? Nie! Cofać nie mogę. Proszę cofać. Ja sobie jadę tutaj. Ja podjechałem, gdzie chłopiec jechałem, to nie wiem, czy szyby nie są do wymiany. Proszę podjeżdżać. A można do kombajnicy wsiąść? Tak, nie. To przecież tak robisz? Nie da rady. Nie. Chciałem sobie z kombajnicą pojeździć, ale nie da rady wsiąść. Dawaj. To ja bym się... Rurka cię musi złapać. Dobra. Proszę jechać. Ja jestem ciekawy, kurde, jak my się tutaj na 4 zestawy będziemy wyrabiać. Chyba powinniśmy się wyrobić, co? To sypie po razie tylko. Sypie tylko tak. Każdy po razie myślisz? Nie, no więcej. Wysypuję. Nie, no damy radę, bo tu sobie wiesz, tamto pole jest dosyć duże. Dobra. Każdy po 2 razy. Bo na gwarze będę cofał. Dobra, a będziesz jechał za nim, czy będziesz tam sąsiadowi po polu jechał? To jest po siódmym, czy nie po siódmym? To moje jest. A bo ty się zawracasz, dobra. Nie. Wiesz, teraz ja tu wejdę tylko poprzecznik, resztę tak, i tak, ten. Tak. A co, potem... co wtedy, kombajnista, będziemy tu wracać tak jak jechałeś stamtąd, z dołu? Tak. Dobra. Wtedy ja się obrócę, bo ja prawdopodobnie ty. O kurwa, bo ja mam mało miejsca na rozrzutniku, nie? Na pociąg sypiesz czy na co? Do sąsiada tam. Bo to nie sypie już. No właśnie widzę, no. Bo straty bo będą za duże. Blisko trzeba. Panowie. Jeszcze bliżej trzeba. To na ty bez bronek, jo. No, dobra. 93 już. Dobra, to już nie poniżej mu, nie? Jadź ty. Tak, właściwie. Dobry! No witam! Hej! Ja pierdolę, chłopaki hejka. Biegają, chyba nagrywają coś, nie? Hejka na klejka. Ile jeździsz, kombajnista? 8. Ile 8? Dobrze, to jedziemy do mnie. Ja daj mu pan tam. Czekaj, bo ja 7 jadę. Czemu ja trzymam kierownicę? Ja ci rękę trzymam. Nie. Się czekaj, ja muszę wrzucić ten. Okay. Tempomat. Jo, bez kitu, no. Boże, co oni tam zrobili? Kurwa, nic nie widziałem. Co? Nie. Co? Nie, wszędzie z mordą, zamknąłem drzwi. Musisz się zapnąć chyba.
Musisz się przeteleportować do coś innego. A ja mam siedzonko w środku, ze mną ktoś może jechać? Nie zakuję to na zakręcie. A nie wiem. Kurde, jest siedzonko z tyłu, ciekawe czy ktoś może tu wsiąść do mnie. Ja spróbuję tam, wolę. Ej, coś się dzieje kurwa z tego, z biogazu, z ciągnikiem. Czemu? Opętało go. Proszę bardzo, rozumiem. Boże? Ale nie, no chłopaki tu mają zestawy mega zajebiste, nie? Naprawdę, szacun. Chłopaki, poczekajcie na mnie! Ja uważaj, bo bus jedzie z tyłu. Witam serdecznie! Dobry! Dobry! Co pan tak w krzokach tam stoisz? Przepatrzę, to... Kurwa, tu przejadę, czekaj ty, bo ja się nie wiem, czy ja się tu zmieszczę. Dawaj, czekaj, co będę do końca ci Dobra, pojdź żojta, bo ja będę miał... Ty czekaj, nie! Kombajnista, skrajniak jeszcze tam radę wyciąć chyba. Jeszcze ja jestem rozrzutnikiem jeździł, więc... Pierwsze testy jego, najwyżej już trzeba na 3 zrobić, bo tutaj droga to... Ty, ja mam 90%, ja uciekam, bo zanim ja kurwa dojadę, to wiesz, 3 dni. To panowie, zapraszam. Dobra, nara. O, teraz pryzma tu elegancko. Dobra, jedziemy. Nie wiem ile ja będę tym case'em jechał, ale chwilę to na pewno zajmie, zanim dojedziemy. Czekaj, czekaj. Dobra. No z góry idzie 32. Nie jest źle, na prostym też idzie 32, ale z góry się wydaje trochę szybciej, bo wiatr we włosach jest. Nie jest źle. Nie. Ale pojemnościowo ogólnie, Thanas, ten twój zestaw, ten rozrzutnik jest tak samo jak nasza tandema, no, chyba. Bo nasza tandema ma też 15 ton. Boże! Jezus! Kurwa, dziki wybiegły z kukurydzy! Dziki z kukurydzy, au. Czekajcie, ja muszę chyba dać chłopakom ten, żeby mogli... Ale myślę, że widzowie chyba Thanas nasi pamiętają odcinek, pamiętny odcinek z dzikami, nie? Dlaczego nie dać obciążnika? Dlaczego? Już ci niosę. Całą pryzmę po prostu. Już ci niosę. Chłopie, ja wjechałem i poderwało. Ale w czym ty nie masz w kubocie obciążnika, czy co? Ja wjechałem i ja wszystko wyryłem, nie? Bo mi poderwało. Proszę podczepić. Ale podnosi ją, co ty gadasz? No. To się odczepiło. Thanas ma pewnie krokodyla jakiegoś wielkiego. Znacie krokodyla? Bo gdzie jesteś? Ja? No chłopie, ej, no wcale nie jadę tak wolno. Już podjeżdżam pod górę. Widzę. Ja wyjeżdżam właśnie, bo... Co tak nosi? Obciążnik. O kurwa, nie ten bieg zrzuciłem. Jak nie do obciążniki? Lata jak głupia. Ja odczep pod czepurę. Nie może tak robić. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Daję radę. Bo wiesz co, bo ja zamiast zrzucić bieg niżej, to ja zakres cały zrzuciłem. I chłopie terenowymi biegami jechałem pod górę, o, nie? Kurwa, o. Co to wesele jedziesz co? Bo chyba nie dojedzie już. Halo? Dobra ty, nie jest źle. Chyba jednak dublować mnie nie będziecie, chłopaki. No samochody się topają trochę. To się chyba wszystko skargi zjebało. Czemu? Nie wiem, to jest jakieś dźwięki świat. Prawdopodobnie opona przednia strzeliła, nie? Spalaj metal w kukurydziału. Daj Boże. Olek, jesteś tu gdzieś? Na pryźnie. Musicie w tu w ogóle, czy nie? Kurde, ja nie wiem, chłopie, ile z tym rozrzutnikiem tu na godzinę jechać przez tą pryzmę. Jestem. Thanas, jak ty jeździłeś z nim? Ja już nie pamiętam, wiesz? Jedź na full, najdź 3 razy przez jednym. Jo, najwyżej się przygarnię. Trzeba testować pierwszy raz, tak? O chłopie. Ale udajesz, nie? Ja już więcej nie woził tu. Czemu? Ale ja się tak dzisiaj dobrze wybawię na pryzmie. Czekaj, ja sobie wycofam, żebyś nie musiał ten. No trzeba powoli ogólnie jechać. Pomału. Ogólnie trzeba powoli jechać, bo ten rozrzutnik naprawdę bardzo wolno wysypuje na pryzmę, nie? No, spokojnie, jeszcze raz. Na 3 zestawy byśmy się tu wyrabiali, tak szczerze. Myślisz? No. Teraz po przesniaczki, panowie. No tak, no coś to innego. No zobaczymy, no na razie jeździmy. Słuchaj, tamto pole następne będzie jeszcze dalej, nie? No. Jeszcze bo na biegazownie będzie chodzić, to już w ogóle. A czy na biogazownie jest dalej niż do ciebie? Do ciebie jest chyba dalej. Nie, na biogaz, bo tam no, trzeba tam chodzić, A tutaj nie ma żadnego, ogólnie nie ma żadnego skrótu tutaj, żeby jechać? No nie, właśnie nie. Jakby był, to było zarąbiście, nie? Kiedyś może jak drogę otworzą, to będzie szybciej. Ty powinieneś sąsiad tutaj wokół tego zrobić drogę, tutaj gdzie ja teraz przejeżdżam. Tak, ale to się wyjeździ samochód. No jo, to prawda. Tak. Wokół silosu, nie? Mówię, wiesz, żeby zawrócić, żeby nie przez podwórko nie przejeżdżać w ogóle. No bez problemu. Bo tutaj pamiętam, ja pamiętam Thanas, że tutaj przy lesie szła jakaś droga ogólnie, nie? No taka tak, polna. Tutaj, ale nie wiem, czy dojedzie sobie tam. Tam aby jest chyba dojazd do jakiegoś kawałka, tak, nie? Do jakiegoś pola, tak mi się wydaje. Dobra, lecimy z drugim zestawem. Jechać tam na tamto pole jeszcze, czy nie? Jo. Dajesz sobie po jednym zestawie? Powinno dać, moim zdaniem. A powiedz mi, ty masz sobie już, ile chcesz w ogóle tej kiszonki, czy nie? No. Ile chcesz? 32 jestem na razie. 150 około. Ile jest teraz? 32? No. No ja, bo to dopiero dwa zestawy z tym poszły. Proszę bardzo. 150, no czyli o 50 więcej niż my. Kurde, to ci wystarczy? No. Nie wiem, wydaje mi się, że trochę mało. No czemu? Starczy bez problemu. Chcę, żeby naokoło się przecina się. Najwyżej zrobię z tego. Ty! Ty
kamica, nie chce ta się od lewy przeciąć, bo jest równa miedza. Tu wygodnie, więcej miejsca. No, witam serdecznie. Dzień dobry. Dobra. Ile tam na tej przyczepie jest? Bo nie widzę sum. Chyba nie przejechał przez lasy. Okej, dzień dobry, witam serdecznie tutaj. Co tam się dzieje? Co tam za przekupstwo? Nie zapłacicie za wszystkarnie chyba. Tak? Chcesz wyjść? Bolek tam płaci w ten, premię. Akurat do prezesa poszedł, to pasuje. Akurat. Na flaszkę. Ej kurde, to teraz dopiero jechał, czekajcie, dopiero jechał zestaw ten, to jeszcze, ty jeszcze tam nas w ogóle podjechałeś, czy jeszcze nie? Ja jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie podjechałeś? No co ty? Przepraszam. Ej, czemu wy drabinę wozicie zwykłą malarską? Czy tej przyczepie? Gdzie? No naprawdę ci mówię, no to ta nas się przypadł, co ma z przodu przy przyczepie tej figielce. To jest taka rozkładana ta na dwa. Panie, jakbyś tak często w silos wypierdalał, no, to też byś no. Taką wozi. Ale to idzie. O! I tam serdecznie. I tam pojedziemy sobie, nie będę kurde ten. Nie będę przecież stał jak debil. To on już jedzie, czy co? Nie. Chyba trochę stwały zestaw postawiłem do zawracania tam. Dobrze, jadę. Niech cofa. Jo, nie? Jo. Ile tam masz? 80. Ile? 80. Dobra. Będę wiedział wtedy. A macie ten? Macie już pryzmę po nas ogarnięte, czy nie? Po naszej akcji? Na biogazowni? Jo. Jo, dobra. Niech pieniądze oddają. Kurwa, jak mi cię będzie się odzywał. Nie no, bez przesady, pieniążki to dopiero wtedy, kiedy... No nie, w sumie ty. Jak żeś tam się umawiali? Te, jak tam jesteśmy umówieni w ogóle z pieniędzmi za kieszonkę? Dobra, zmiana! Jak tam życie? Kiedy będziemy ten się rozliczać za kieszonkę? Nigdy chyba. Nie no, kurwa, bez przesady, no to są pieniądze. Ja nie wiem po ile w ogóle, nie? Myśmy zawieźli, słuchajcie, kieszonkę na biogaz, a my nawet nie wiemy jaka była cena. No kurwa, nic nie powiedzieli. Powiedzieli, że jak będą ją ten, jak ona się przetworzy i wtedy zobaczymy, jak wyjdzie. Proszę bardzo, już 13%. Ale myślisz, że w życiu realnym ktoś by czekał, aż się kieszonka na biogazowni przetworzy? Nie. Raczej nie, nie? Raczej pieniądze by były powiedzmy gdzieś tam w przeciągu tygodnia czy dwóch. Mi się wydaje, że jeszcze chyba przed mógł. Przez karnicę nie da się jeździć. Kurde, ej. Do siedzkarni wciół mnie. Jednak zwracam honor, słuchajcie, i chłopaki jednak Tanas ma więcej kukurydzy niż my mieliśmy. Bo mi się wydawało, że to jest porówno gdzieś, nie? Ale no jednak te pola są duże, no. Bo teraz widzę, ile czasu tutaj schodzi, żeby to skosić, nie? To na pewno jest dużo większe. Kurde, szkoda, że do sieciarni nie można wsiąść na mocie pasażera. Daj tam trochę, pogoń trochę. Ile ty na godzinę jeździsz? 8. A da radę szybciej? 9 daj. Boję się, bo tu metal w kukurydzy nie pije. Co? Nie ma nic. Nie ma tutaj nic. Dobra, dajmy 9, zobaczymy, co się będzie działo. Tu kamery są. Ale teraz... fajny jest ten joystick, że mając tak tempomacie wystawać elegancko. Nie no, tutaj zobaczcie, zestawów mamy no, w zupełności wystarczająco. Nawet tutaj można powiedzieć, że jest lekki przestój. Ale to nic, chłopaki przynajmniej mają czas, żeby sobie odpocząć. Także elegancko. Dobra, weźmy się przesiadać. Co? Weźmy się przesiadać zaraz, bo 72% już. A myślisz, że do końca dojedziesz? Możliwe, no co? Jo, raczej jo. 80. Czekaj, to ja w biegu wysiądę. Nie. Nie mogę wysiąść, ej! Otwieraj te drzwi! 90% szybciej, kurwa, bo zaraz... Jezus Maria, szybciej! Moja mać! O, 97, odpalaj! 98, 99, stój, kurwa! Kurwa, nie mogę odpalić! Ty, panie, szybciej tam! Czekaj, już jadę! Po promocji jest, to nie musisz gasić. Boże, nic nie wyjechało mi tu, no. Tutaj tak. Z kościoła mamy. Będzie wsteczny, proszę bardzo. Usalne. Jedziemy. Ile tam już jest? Też mu tam. Posłuchajcie, kolejny dżungli. Jadziem. Pojechałem na wstecznym, kurde, żeby sobie nie zawracać za chwilę, bo i tak dojeżdżam do końca. Proszę bardzo. Elegancko. Nie no. Zajebisty ten Kejsior. Mega fajny ciągnik. Naprawdę Tanas, pierwszy raz nim jeżdżę u ciebie, ale szacuneczek, bo mega przyjemnie się w ogóle nim robi, nie? Proszę mi rękę podać. A ty w polu ogólnie chyba nim nic nie robisz, co? Opryski tylko. Nawozy. A prasa? Czy przesadkę z gabiarką, no prasa też ostatnio to z prasą mówi. Daje radę z prasą? Jo. On tutaj bez problemu daje sobie radę. Dobra, tej! Majster! Z tego John Deere'a, ej! No. Tutaj, znaczy ja mam 40%, ja do końca nie dojadę, to może za mną podjeżdżasz, nie? A jak ty masz pod górę, to jak szatan idzie. Ty znajesz, że dojedziesz pan do tego. Do końca? No. No raczej nie. Raczej nie dam rady. Ile tam Bolek jest na piśmie już? Może, to?
Ja się poczekaj sekundę, bo i tak was jest dużo, a mówię, to teraz jedna za drugim już tak przyjechali. Ja bym się tutaj coś... A donsy pozmieniały troszeczkę, musiałem to przedstawić. Ile bolek na pryzmie jest? Zaraz ci powiem. 74. Ja czyli teraz my na pewno tutaj musimy jeszcze pozawieść po jednym zestawie, nie? Zaraz nie wiem, czy czasem tego pola całego nie skosimy teraz do ciebie na pryzmę. No, na pewno. Tak by to wyglądało, nie? Ty, dojadę, Adam, dobrze obliczyłeś. To jednak się szkarmista ma wokół. Opie. Dobra, ja będę zmykał po tym, jak dojedziemy do końca. Nie masz rowera? Nie. Proszę, bo go boimy o to wziąć. Dobra, lecę. O kurwa. Teraz przywadziłem prawo. Czwórkę mu zapiąłem, ja pierdzielę. Co to za sesja zdjęciowa tu na polu? Proszę na firmę na Facebooka będzie filmowego, tak? Proszę bardzo, proszę ze mną w takim razie zdjęcie zrobić. Czekaj pan, ja się ustawię wtedy z przyczepą, to zrobimy zdjęcie. Jaki tam szrota zaraz? Proszę bardzo. Proszę cofnąć. Ale wysoko. Nie wiem, czy na dach nie wjadę zaraz. Proszę, pokrót. Proszę cyknąć foteczkę. Jeszcze trochę zostało. Ktoś jedzie z pełną przyczepą? Za mną, proszę, za mną. Bronek będzie jechał do tego pewnie. O kurde, stój! Jak mi się włączył? W szefie trzeba chyba będzie dzwonić tego jednego kierowcę, głuchy chyba jest. Ładnie stoję! Głuchy. Stryje głuchy. Ładnie, ładnie! Proszę, proszę bardzo, już można jechać. Ale... Ora, jadę. Ja chyba będę zaraz na to drugą leciał. Co, na drugie pole? O, jest, jo. Nie wiem, ciekawe. Patrząc na to, tu jest clean dosyć duży. Pojedziesz dalej, bo nie mogę wykręcić. To jest pole tam. O, na dwa zestawy pojechali, więc wiesz. Dzięki! Powinni ogarnąć. No ciekawe. Mi się zdaje, że zmieścimy to potem. Też tak mi się zdaje. Że tam wejdzie już na tamto wszystko. No czekaj, na dwa zestawy, jeden dopiero zaczął się sypać, no jeszcze i drugi tak stoi. No i tak muszę tam jechać i tak, nie muszę się skarnictwem pokierować. Znaczy mordo, słuchaj, w razie czego jak przyjedziesz tutaj, to możemy przeskoczyć przez nasze pole, nie? No tak, tak, no. Kurwa, tu jeżdżą tymi osobówkami, ja pier nie patrzą no, w ogóle, nie? No tak, jest akurat. Ta krzyżówka, tutaj to jest dramat ogólnie, nie? Ja bym wolał, żeby oni jechali prosto na dół do kościoła, niż kurde wykręcają tutaj w lewo no, i no. Wymuszają, nie? Kurwa, gałęzie niepoobcinane. Gdzie on je? Czekaj, ja tak sobie w głowie liczę, jak ja mam teraz 15 ton na sobie. Bolek tam był ile dokładnie na pryzmie? Czy to wystarczy z tego pola? Czy my będziemy musieli z tamtego kawałka jeszcze po zestawie czasem nie przywieźć? Wydaje mi się, że... No, jeszcze tak, jak kto tu jedzie jeszcze? Jest 93 tony. No, 93 tony, ja jadę teraz 15 ton wiozę. Może no to będzie mało. Z tamtego pola... Jeszcze jeden zestaw prawdopodobnie z tamtego pola będzie musiał przyjechać, nie? No nie ja. Bo raczej będzie mało. No jak Tanas mówił tutaj 150 ton, no to tyle przywieziemy. No zawsze miałem po 180, po 170 i już zostawało, więc... Zostawało? Jo. No nie, my kurde w zeszłym sezonie naprawdę żeśmy wyczyścili kiszonkę do zera praktycznie, nie? Dzień dobry! Ale było, Bolek, u nas kilka takich sezonów, że czyściliśmy do zera, nie? Było. Ile tutaj koników w tym John Deere'ku jest? Panie, 220. Ooo! To trochę więcej niż w moim Maseju. A ile ty masz Tanas? 190? 200. Po chipie jest czy coś tam, ale nie wiem co to. Chipia, po chipie to zawsze lepiej chodzi. Smarowanie lepsze ma. Jo. Może ktoś tu w kurde był, widziałeś? Nie, może ktoś tu przybiega tutaj, jo? A, teraz na trójce. Może ktoś śpi? O! Jezus Maria! Dobrze. Ej, to uważajcie, bo to locha prośna. Cieszkarnista uważa tam, żeby im nie wciągło. Ona jak... Cieszkarnista, jak będziesz robił ostatni przejazd, to one prawdopodobnie wybiegną wszystkie. Jo. Jezus Maria się boję. Ty, ja już biorę dubeltówkę. Wszystkie uciekną. Jo, bierz tam. Ty kurwa nie masz pozwolenia. A, to ładnie co? O, tak pięknie to wygląda. Nie powiemy nic. Jesteśmy legalną firmą. Legalną. Proszę papiery pokazać. Kurde, to jest to, że nie panie prezesie, proszę mu tam za kolana. To jest taki mocny zjazd i nie mogę nic z tym zrobić. Takie żółte, nie? Są, że nas może by nie było widać. Takie żółte jak nasze pergi. Bo niestety on nie ma, ta pryzma ma tak, o, on ma dobrze, że się nie otrzymuje. Ale pierdach, o kurwa. To pan ma na kurwa, porównie. Burta mi się nie otworzyła. Kurwa, drewno. To nie moje panie przecież. Kurwa, skąd to się tu wziął? Ja pierdziele. To nie moje. No hydraulika się rozwaliła w rozrzutniku. Kurwy syny. No i posieczkami ciekawe. Paletę mi wrzucili do tego. Nie o, dobra, poszło. Kość, bo jeszcze powietrze nie... Co? Powietrze nie schodzi, tak jeszcze kość. Kurwa, tam na polu biegali jakieś małolaty i mi kable podpinały. Kurwa, palety poukładali mi tu. Bo nie tam jest zjazd mocny. Dobra, spokojnie, widzę. Lekko przymielił, ale zjechałem. Nic tu nie ma, już możesz jechać.
Dobra, idealnie. Trzeba jechać jeden na godzinę z tym, nie? Jeden albo dwa na godzinę. Ty, Tanas! Ja nie wiem, jak ty, kuźwa, chcesz tu zmieścić 150 ton w tej pryzmie. Ja też nie pierwszy raz widzę tak. Ty miałeś cały czas tą samą pryzmę, czy ty zmieniłeś? Właśnie nie wiem, czy to jest ta sama, ale chyba ją. No to chyba, kurwa, nie jest ta sama, nie? Znaczy, powiem, że cisko jest. Bo ci powiem, że jest grubo już teraz. Jest ponad 100 ton nasypane, ale naprawdę jest grubo, nie? Może tu jak najebią po samym ten, to... Gorzej ciężko będą mieli wjeżdżać w ogóle. Ale znaczy, ja ci powiem tak, wjeżdżać będzie dobrze. Gorzej będzie zjeżdżać, bo wtedy... Ja, na razie jeszcze w porządku chcesz. No ja już się blokowałem, jak zjeżdżałem. Już mi koła w powietrze były. Jeszcze jedna przyczepa. Gdzie dalej? Ja już idę. Tutaj kurwa, za mną. Te rowery tam. Boże, kurwa. Co? Z rowerami. O kurwa. Kto ten rower postawił? Czy ten rower był? Nie. Nie wiem, tutaj... Tu prawo. Tutaj po tym. Po tym ścierlisku, o skurwa. Tyle metalu, ile było tutaj wyjeżdżać. No przez wie tak, gdzie kosili to ostatnio, to przez tamto pole przejeżdżaj. Tak, przeciwko, tutaj. No już lecimy, to sąsiad już pokazuje, fajnie. Fajnie, słuchajcie, bo ta kiszonka przeważnie jest taka, że jednak macie odcinki z dwóch perspektyw, nie? To jest naprawdę zajebiste. Częściej powinniśmy takie akcje robić. Tutaj widz Zojta. Wiadomo, że na dwóch odcinkach gadane jest praktycznie to samo, ale macie dwie perspektywy, gdzie ja jeżdżę, jeździ Tanas, także to jest naprawdę mega spoko. Tak jest. Drifterzy tu jak jeżdżą. Będzie dużo łapeczek w górę, to częściej będziemy takie akcje robili. Tym bardziej, że tutaj taka zajebista, oporowa ekipa u nas w okolicy jest, to kurde, coś pięknego. Ty, ja chyba też pojadę Tanas przez nasze ścierlisko najszybciej, no, chyba, nie? No, raczej go. Mógłbym tam polnymi przeskoczyć, ale szybciej będzie tędy. Którym ty będziesz woził? Ja pierdolę rower. Znowu? Panie, zbieraj pan te wszystkie metale, bo jak... Czy Tanas... Nie dostanie, nie będzie. Co? Tanas, którym ty będziesz woził? Właśnie nie wiem, zobaczymy, jak będzie. 300 tysięcy. Dobrze. Lecz. Ale chyba drogą normalnie, żebym przez pole nie jeździł, bo jak mi ociemy tam, to Jezus. Trudno, wynajmiemy to pod lotnisko za sezon. No, nie wiem, żeby tutaj nie pasowało tak zrobić. Chyba jakiś dżundir z tyłu mnie próbuje wyprzedzić, nie? Tam w lusterkach coś widziałem. Kurwa, co to tak? Dobra, co się chwali, że tak szybko możesz jeździć? Cio. A co to tak? Jakiś znowu mi coś po napierdę. Czekaj, coś tu odpalone. Stoj. Trzeba się zmienić. Chłopaki, pomóżcie mi strzelać motory. O! Motor was znalazł, chłopaki, w kukurydzu u mnie. Motor? Temu? Przecież Bolek nie jeździł niedawno. Ale tutaj, tu jakiś stoi. To ktoś mi go zabrał. O Boże, rower w krzokach tu! Pa! Chyba nie stał. Zobacz, co znalazłem. Jeszcze jedną rzecz znajdę, to jedziemy z tego, będę tu zbierać. Dokładnie tak jest, ja tu się nawet... Ula, dam tam. Składam to... i uciekam. Co tu kurwa jest za przestój, panie? Bo, mówię pełno. Pełno? Siadę przez. Podjeżdżasz, dobra. Jak prezesie da rady tu pojechać. Dawaj. Co? Za daleko nie cofej, nie? To pojechać chcesz? Dziewięć jeździsz? Masz kurwa! Rozjebie kurwa! Wreszcie rozjebie i pójdę do więzienia! No ja też jak jeszcze tutaj znajdę jeden metal. Gdzie się pchasz? Ja byłem pierwszy! Przepraszam. Ale tu mogłeś porze pokój sąsiadowi. Tylko lewo też nie ma. Nie, to nie moje. O, ja już zdjęcia robię, już do sąsiada wysyłam, nie? Zoba! Chłopaki z Biogazowi i sąsiadowi po rzepoku jeżdżą. Jezus Maria, najgorzej. Boże, ja myślałem, że ta kukurydza tak w lewo tu idzie, a to jest kogoś innego pole, jo? No ta, no. Ej, co tak tu tyle kukurydzy? Co tu no jest tyle kukurydzy? Ja nie wiem właśnie skąd tyle kukurydzy tu jest. Ja pierdzielę, pan powoli. O Boże, tam też? Wszyscy na biogazownię. Dawaj. Boże, biogazownię u nas postawili w okolicy, słuchaj, ta wszyscy kukurydzy sieją. O, nie ma silosów już, będzie sypać już. No właśnie, przecież my tu zarezerwowali od razu. My dwa mamy. Ile masz Tanas? 54. Dobra. Tam jest po lewej stronie miejsce od lasu, czy będziesz za nim jechał? Ja bym cofnął, panie sąsiad. O kurwa, dobra. To za dużo ciągników, za mało miejsca. A pan co tutaj? Ja teraz. Już podjazdę, nasyp mu. Ja jednak taczką przyjechał. Bo ja tu ruch blokuję, no co warobita? Wejdzie. Dobra, ale... Na razie, dziękuję. Trzymaj się, mordeczko. Ej, Bolek. Dasz radę dostać? Może ci pomogę, co? Nie, dam radę. Do jutra dojedziesz? Wykom świeżej na ciało. Dojedziesz do jutra? Dobrze, bardzo. Panie, jak jedziemy teraz? Tutaj kochamy? Nie. Dobra. Co ty z powrotem? Dawaj w kukurydzę, ty nie będzie ci widać. Zielony, bo nie przejedziemy, dawaj. Co? Kurwa, tu ruch blokuje. Przejedziemy. Kurwa, gdzie ty wysypujesz? Tu ja pier wysypał na polu mu. Teraz pojeżdżę znowu.
Panie! Uważaj! O Boże, zabił go obciążnikiem! Nie! Kurwa, nie kurwis! Dobra, ja... Ja pierdolę! Nie żyję! Ale ej, Bolek, powiem ci, że ta nasza taczka to taka dosyć wzmocniana jest chyba, nie? Proszę jechać za mną tam, tym kejsikiem. Nie mogę podjechać na pusto. 5%. Ile? 85. 6, nie zdążę 8. się zebrać, żeby nadążyć, 9. nie? Dawaj. 91, 2, 3, 4. Chłopie, nie mogę biegów ile nawrzucać, żeby zdążyć. 8. Ja pierdolę. Z tym kejsem. Jedzie, nie zatrzymuj się pan. Kurwa, jakie cudu. Ja. Ja nic nie słyszę. A nie, czy mi jest koniec, jo, bo ty przecież zawiodłeś pełno, miło, racja, no. To 48. Jo, ja na ten, na biegu. Ty kombajnista 9 czy 10 ty jedziesz? 10 jedziemy, żeby pan dał radę. Kurwa, poczekaj, bo tempomat wyłączyłem. Zakresu ci nie pijdzie. Przebieg wyższy bić. Na biegozonie teraz wodzi. Dasz radę? Jo, mam dychę ustawione. Dobrze, w tym kejsie jest tempomat, kurna, bo tak by było ciężko, nie? O, teraz wodzi jazdy kawałek. Z tamtego pola. A mi się wydaje ogólnie, że to jest tak samo, jakbyśmy jeździli do siebie na Gospę Mordo chyba, wiesz? No, zobaczymy. Całkiem podobnie, nie? O, to kostki pozabijane jeszcze. A ile w końcu na pryzmie jest? Nie wiem, Bolek. Co tam miał? Tam jest 148. No i nic, starczy. No to kurde, idealnie. I zmieściło się? Tak, no, miał ty tam nas jechałeś polnymi? Jo. Zobaczmy Gospę tam. Od was ten coś? Słucham? Nie wiem, tutaj ktoś przyjechał jakimś małym pyrkotkiem, jakiś ciapą ktoś. Co? No tu on. Nie wiem, czy od was, czy nie? Za pompem się ustawił. Kurwa, kto to jest? Ty komuś... Ale sprzedajesz komuś... Ty komuś sprzedajesz kiszonkę? Ta nas? Nie. Idę zobaczyć. Gdzie, kurwa? Kto to, kurwa, jest? Nie wiem, jesteś to, to ja jadę. Ten mu sypie, pojebało cię? Swoje nimoż? Nie syp mu pan! Nie syp mu pan! Kurwa, zaraz opony poprzebiją! Idź stąd, kurwa! Zulu. Dobra, jadę stąd! Dobra. Trzymaj ta się! Słuchajcie, chłopaki z biogazowni, nie? To są takie oporowcy. Nie ta nas. Chłopaki z biogazowni to są tacy oporowcy, że oni sobie z takimi złodziejaszkami poradzą, nie? Bardzo dobrze. To tam proszę go tam wyjaśnić. Nie jest problem, nie? No, dzień przyszedł, jeszcze kiszunku zabiorą. Dobra. Tam za tarami pewnie mieszka gdzieś. Chyba pierwszy raz, słuchajcie, na dzisiejszym odcinku mam pełną przyczepę, nie? Proszę bardzo. To jest rozrzutnik, bo tak to zawsze miałem po 90 parę procent, a teraz mam 100%. Dobrze, że kamienie chłopaki zabrali obok młynu, bo masakra. Czekaj, ja nie wiem, który najszybciej jest jechać, ja jadę polnymi ogólnie. Koło naszej Gospy. Ja też jechałem tam tędy. Najszybciej wydaje mi się. Mógłbym tu naszego jechać przez popol, ale szkoda to ugniatać. Ja już tam mam ugniatać na tym, bo na razie u Tanasa ugniatam. No biegzownie na razie nie trzeba, przecież pierwszy zestaw dopiero. Nie, bo Tanas sam sypie pierwszy zestaw, ja wysypię. Jeszcze tutaj ktoś przyjedzie z trzecim zestawem, to wydaje mi się, że na spokojnie wtedy będziemy dopiero przyjechać się ubijać. A tamto ubijanie mordo to jest sama przyjemność, tam to tak szybko idzie tym John Deere'em ich, że naprawdę szok. To racja. Dobra. Siść na godzinę. Zobaczymy jak to ty dopiero, ty, o kurde, ty dopiero dojechałeś? No. Pierdzie, to ci powiem, że z tamtego pola tak chyba na styk będziemy się wyrabiać, nie? No, jak tam na polu? Chłopaki, ile ma ta? To ja byłem zobaczyć 60. tam jeszcze. 60? Tak jest. Ale jeszcze jeden zestaw pusty. Jezus! Kurwa, co jest znowu tu? Co zaś kurwa tam jest? Ja składam to zaraz. To, co tam jest? Szefie, no to rozpierdzielimy w pizdziec no to wszystko dzisiaj. Co to kurwa tam znowu jest? O Boże! Jak pokrzywiłem pieruny to wszystko. Ja pierd... Boże, jakie kamienie. Dobra, do potrącenia dopiero. A co tam było? Ja pierdolę się robię. Kamienie, kurwa, no co to kamienie? Jest? Kamienie? Skurwy syny jakieś tu mieszkają. To za przygotowane pole. To się dobra, tak, nie. Tak. Wrzucimy w koszta. Weź to proszę, proszę. Na nas weź tam, dojedziesz, to weź to skontroluj, nie? Co oni tam odpierdzielają. Pieniędzy mi braknie, aż się skarnie, nie? Podniosłeś już? Prawdopodobnie wiatem musisz sprzedać. Oszustwo pewnie było zrobione. Wyrzuć te kamienie tam, kurna, do tego rowu, bo przecież... Weź temu na tego ciaponga załaduj. O Boże, jakaś kurwa stoi na końcu. Ej, chodź tam. Ej, ja, ej, co to, ja już mam miejsce w sieczkach. Chodź tam, gada. Chodź tam tutaj. Ej, prezes, ty już dzisiaj woziłeś grupę, ja teraz. Kurwa stoi. Ja pier, co ona tu robi? Czekaj, idę się zapoznać. Czekaj, pokaż. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Jezus Maria, proszę wsiadać. Kurwa, Mazda na pochód tu przychodzi. To jest kochanie. Dobra.
Nie, co? Mówiłem, że do domu została. Pójdzie się rozprawimy. Pójdziesz stąd czy nie? Ja już prawie rozjechali. A bo ona na mnie czeka pewnie. Dawaj ślepie, bo ta Marzena to zajęty tak. Dobra, jadę, słuchajcie, bo robota sama się nie zrobi. Tu nic, za nawet zostawiłem przybiegu. Ja też, chłopie. Ja nie przybiegam, ja się ten. Proszę, zmiana. A już wracam tutaj. Chora, będę tam. Jezus! Ty, Tanas! No? Weź jak ten, jak będziesz jechał z ostatnim kurcem, to kurwa wieś na chatę już tego, nie? Grilla rozpalaj tam. Jo. Marzena, powiem, że Marzenka rozpaliła tam już. Że Marzena rozpaliła? Marzenka to już nas rozpaliła. Dobra, tu widzę pięknie nasza kisionka przykryta elegancko. Postawię wam bimberku i wam przejdą wszystkie bóle tutaj. No tej Boże. A Tanasisko będzie miał tutaj. Trzeba by jakiś oporowiec zapierdala. Jezus? Ledwo się minęliśmy. Dobra, pokaż tutaj. To tu się wyprawia. To ja jestem ciekawy, Tanas, czy ty będziesz miał więcej kisionki niż my na biogazowni. No, ciekawe. Czy to nie wyjdzie czasem, że będzie podobnie bardzo? No. Boże, co to? A to ten zetor tak łupie. Chłopak do gębsa. Ja muszę dojechać dwa na godzinę. Dojedziemy do Kunta? O, no, no, chyba tak. Nie. Albo tak? Dobrze. Proszę bardzo, sobie jechać. Elegancko. O Boże! Kto tego John Deere tak słabo tu postawił na tym biogazowni? Co? Będzie to jechać koło kościoła, nie? No. To się na ten pierwszy samochód zobaczy. Dobra. Ja pier... A co tam stoi? O Boże! Jakiś czas temu tam stał ten bus! Jakaś syrenka tu jest na zakręcie! Ja, biedny rower! Syrenka! Pokaż dawaj, gdzie! Dawaj. Tu, panie, jak teraz będziesz na skrzyżowaniu, chapię się po prawo, spójrz, a przy kościele później pierwszy samochód zobacz! Uważaj! Jezus Maria! Wydar mordę! To są takie oporowcy, nie? Z tej bagazowni, że ja jestem siny! Gdzie ta kaminie? Już pozbierą może coś! Kurwa! Ja pierdzielę! To straty, mam młody. Straty, kurwa, nie będę miał tyle samochodu. Ktoś mi tu ugnie. Kurde, dobra, ja jadę z kolejnym kursem. Boże, nie wiem ile już kursu zrobiłem. 3? Ile pan, 10? 3. Dobra, dobra. Jakie słabe, czy tam słabe? No słabe. Czwarty kurs to będzie. Wszystkie pulto. Ej, dużo tam jeszcze zostało na polu, czy nie? 3 przejazdy, no, 4. Jeszcze trochę zostało. 3 przejazdy? To ja jeszcze jeden zestaw wezmę wtedy i gitara. Coś się stało? Opona pękła w John Deere. Woda schodzi. Ty, miedę! Kurwa! Widzieliście tam przy kościele? Ktoś przyszedł do niej. Nie tak o Boże! Jo. Ktoś siedział na samochodzie! Do lewy! No bo się pan tak przytula, że się boję, że już znów to rozrywa ta coś. Spokojnie. Ej, koło kościoła się jakieś kurwa ekscesy dzieją, nie? Ogólnie przyjechać, nie? Bo ja mam 85%. Ja mam jechać turem, nie? Poprosiłbym. Gdzie? Paczką. Co, wy nie wyrabiata się? Nie wiem, idź zobacz koło kościoła, jakieś dantejskie sceny się dzieją. Koło kościoła, ale zobacz to na skrzyżowanie do sąsiada, co stoi. Na skrzyżowanie do sąsiada? 100%, stój. 100% już masz? Nie, jo, no. Ja mam obite u sąsiada, jak coś. Dobra, spierdalamy chłopaki, bo tu z karabinem jakiś stoi. Ja to nie wiem, zapierdzielam, pierdzielę to, nie? Z której strony pola jesteście? Przepraszam, pan jest od pani Marzenki? Dobra, to ja już jadę. Uwaga, tam gościu, kurwa, z jaką snajperą stoi, nie? Jo? No. A to ochrona z tego. To ten dziadek z ochrony z Jantana. Nie pytał, która napastował przed chwilą. A jakim cudem myśmy się teraz nie wyrobili? Weźcie mi powiedzcie. Nie wiem. I to wszyscy pojechaliście, nie? A może przez to, że ja stałem i przybiegłem zobaczyć Marzenkę? Nie. Co to kurwa mi brygadu? O Boże, ty mnie zdążył wyprzedzić! Nie wierzę w to! A tutaj ktoś przelecia przez całą mapę, widziałem. O, właśnie, ty! Oszustwo tu było zrobione. Dzień dobry. A jakim cudem tak szybko wysypałeś, jeszcze zdążyłeś mi wyprzedzić? Nieważne. No, oszustwo było zrobione na pewno. Boże! Ja pierdolę, la hulajnodze, jakiś dzieciak jedzie. O Jezus Maria, nie wiem, czy tutaj gdzie zostanę w tym kościele. Ty ktoś podjedzie tutaj do mnie, kurwa, tak? Chyba. Ty, chyba to jest Marzenki ochrona prawdopodobnie, wiesz? Chyba dobrze na tacę daliśmy, chłopaki. Już pojeżdżą. To takie panienki przyjeżdżają. Dobra, jadzim. A co ci tutaj? No tak pięknie, proszę mi pokazać. Ty, co ty mówiłeś, 4 przejazdy? 2 przejazdy są. Tam się rozsadza. Szerzej będzie? Ale teraz już wszystkimi zestawami, co tu są, to raczej weźmiemy to. Dzień dobry, coś się stało? Dobra. Tu w ręczniku jakaś leży, nie wiem, odchodzi. I się nie odzywa. Kurwa, dawno tyle ludzi nie było u nas na mapie, nie? Na tym, ja pierdzielę. Na wiosce tyle ludzi się zeszło. Ja pierdolę!
Co? O Boże, co się stało? Co jest? Chłopie, chyba jak do cyrku... Cicho! Coś wpadło! Cofnij! Ja pierdolę! Talas! Chyba trzeba było kamienie pozbierać, co żeś narobił? Przez nie miałem żadnych kamieni. Szefie, pisz fakturę straty na 10 tysięcy. Ja będę pisał, już będę wypisane mam. Ale kamieni, ale chłopie, żeby takie kamienie zostawić na pewno, wiesz co? Pokaż to. Przecież miałem wszystko pozbierane. Zobacz, ciczkarę się trzęsie. O ja pierdolę, jakie kamienie. Pokazujecie to? Bo ten chłop ogólnie snajperka to do lasu szedł, nie? O kurwa, uważaj to chłopaki dam na siebie, nie? Dobra, ej, ja mam 60, kto tam będzie następny podjeżdżał? No i który się tam zapatrzy? Ktoś nie żyje? Który będzie następny podjeżdżał? Dawać, bo ja mam 70%, ja nie dojadę do końca raczej. 90%. Ja... Czy John Deere jest nie ma kto podjechać? Ja sam jechać tam, czy co? Znaczy, powiem ci tak, panie, no oni tymi dwoma zestawami chyba wezmą wszystko, wiesz? Tak mi się wydaje. Mordo, dawaj tutaj do mnie, to przejedziesz się case'em. Raz chociaż. Proszę bardzo. Proszę do mnie. Ja już biegnę wtedy. Chciałbym motorem chciał, ale nie wiem gdzie motor. Dawaj tu. Pojedziesz sobie case'em, a ja tu z chłopakami zostanę. Dobra, to przyjdę, będzie szybciej niż motorem bym jechał. O, ja to sobie ładnie ponagrywam trochę chłopaków z zewnątrz, jak jeżdżę ładnie. O, dzień dobry. Jedź, czekaj, zaraz zobaczymy. Dwa przejazdy zostały może? Ty, to ja nie wiem czasem, czy ty tam nas nie będziesz miał nawet mniej tej... Kurwa, rozumiem. Tam jest 92 jest już. No to będzie... Nie, będzie mniej. Proszę odpuścić. Ile to mieliście? Miał 150 tam i teraz 90 to masz 240. A my mieliśmy 260. No dobra, no to chyba, że nie pójdzie z nim przywieziecie. No ja teraz 16 wiozę, jeszcze koszmar więc. 16, no i tutaj będzie pełna figielka jedna, druga będzie niepełna, nie? Więc podejrzewam, że... Nie wiem. No zobaczymy, no ile może, to może, może to 150 będzie też. Przez te kamienie, bo ktoś tu mi gruz chyba wywoził na pole. Kurde, no prawdopodobnie, nie? Ja nie wiem, czy to czasem, ja nie wiem, czy to czasem nie był ten Janusz, który przyjechał tym kurwa starym treklem, nie? Możliwe bardzo, no. Jeszcze kiszonkę chciał zabrać, kurde, wisyn. A, tam do niego się przyjada, nie? Dobra, tu chłopaków pięknie nagrywam, jak jadą. Zajebista akcja zresztą. Też tam wracam, wysypię i gitara się ma. Boże, 42 minuta, pięknie. No i idealnie wyszło. Fajnie ludziska, dzisiaj macie odcinek z Kiszonki z dwóch perspektyw. Także myślę, że będzie wam się to ciekawie oglądało. Dzisiaj trochę śmiechu było więcej, więc spoko. No, u Bolka było to tak bardziej u nas na no, no profesjonalnie było zrobione, słuchajcie. Pach, pach, po robocie, kiszoneczka. I to nie, no, udało nam się naprawdę. Myślę, że my skosiliśmy, jeśli chodzi o Kiszonkę, to skosiliśmy więcej niż myśleliśmy, że będzie. Bo 250 tysięcy to jest naprawdę według mnie bardzo dużo, nie? Dobra, ja ostałem case'a i tu przyjdę pod kości, bo prezes zaraz... Prezes mówi, bo i cały czas na pierdziela? To. No zobacz. Może? To to kurwa znowu. Co to znowu? Ja motor się sąsiada znalazł. Co? Ja mam swój. Co to za jamaszka? A mojego nie było tam. Mój poddałem stoi. Na poprzednim polu i... Dobra, dawaj tam się szkarnista poniżej pod ostatni zestaw tu. Proszę mi oddać motor. Ja nie mam co za motory. No dzieciory dostały na komunie i jeżdżą. Jo, nie? Zastanówca się dzieciorek, to będzie... Ty nie musisz tu pojeżdżać już. Ja wiem, ja ten. Trzeba na nich klaskę zrobić chyba. Proszę bardzo, ja też tutaj już podążam w stronę. Najgorsze pole, jakie widziałem w mojej karierze. Znaczy no, bo ogólnie trzeba krzywo kosić, nie? Co to? Pokażcie gajta! Nie zdążyłem zapomnieć. Ogólnie gdyby był wgrany ten mod tutaj, do nas na serię, na te siewy kukurydzy rzędowe, to tutaj no, to na tym polu by to dużo lepiej wyglądało, nie? No ja. Bo tak, no patrząc na tekstury jakie mamy w farmingu, no to niestety, ale... I tak się cieszę, że mamy wgrane te zielone tekstury, bo ściernisko potem wygląda przepięknie. No zresztą sama tekstura kukurydzy też jest zajebista. No i będzie po robocie. Bolek, powiesz mi ile tam jest teraz? Ja wtedy policzymy z Tarasem. Tyle samo. A, bo ty jeszcze nie wyspałeś? Dopiero dojeżdżą. A, dojeżdżasz, dobra. No chłopaki też już teraz tutaj kończą, więc będziesz na koniec odcinka jeszcze nawet wiedział ile będzie. No nic, ja będę odcinek kończył, reszta jeszcze u Tanasa prawdopodobnie, tak także wielkie dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka, na razie, cześć! Cześć! Cześć.